kolejnym odcinku RS Elektronika zajmiemy się źródłami energii elektrycznej w postaci ogniw i baterii. Ale najpierw, jak zwykle, omówienie zagadki z odcinka o transformatorach. Oczywiście zastosowanie blach zamiast litego rdzenia metalowego ma zapobiegać powstawaniu prądów wirowych i grzaniu się rdzenia. Spowodowałoby to znaczne obniżenie sprawności transformatora. Jeden z widzów przy okazji tej zagadki zadał ciekawe pytanie. Co byłoby, gdybyśmy podali napięcie wyprostowane lub w jakiś sposób zniekształcone na uzwojenie pierwotne transformatora? Jaki kształt przebiegu otrzymamy na uzwojeniu wtórnym? Zbudujemy sobie taki układ, który będzie się składał z generatora, który będzie nam wytwarzał przebiegi o różnych kształtach. Oczywiście generator podłączymy do uzwojenia pierwotnego transformatora. Do uzwojenia wtórnego podłączymy sobie oscyloskop. I zobaczymy, jak transformator wpływa nam na kształt przebiegu. Mamy tutaj taki mały transformatorek, który służy do przenoszenia sygnałów audio, więc się chyba nada do tego celu. Zmontowałem taki sam układ, jaki widzieliśmy na tablicy. Jest to skonstruowane w ten sposób, że sygnał z generatora trafia na uzwojenie pierwotne transformatora, ale w związku z tym, że mamy tam diodę, która zwiera nam dodatnie połówki, jakby górne części sinusoidy, usuwa nam, to otrzymujemy w rezultacie na uzwojeniu pierwotnym taki oto zniekształcony kształt napięcia sinusoidalnego. Możemy sobie przełączyć napięcie na chwilę na trójkąt i również widzimy, że górne jakby części trójkątów są przez diodę obcięte. Zobaczmy teraz, jak będzie wyglądał sygnał na uzwojeniu wtórnym transformatora. Przepniemy sobie tutaj sondę oscyloskopu na uzwojenie wtórne i widzimy, że sygnał jest nieco osłabiony, ponieważ przekładnia transformatora nam nieco obniża napięcie, ale widać, że generalnie kształt został zachowany, czyli nadal mamy górne części sygnału trójkątnego obcięte. Zatem transformator nie może nam drastycznie zmieniać kształtu sygnału, ponieważ wszystkie wzmacniacze lampowe, a także urządzenia typu, instalacje typu public address powodowałyby ogromne zniekształcenia sygnałów, a tego chyba byśmy nie chcieli. Widzimy na tym przebiegu, ten przebieg nam pokazuje, że jednak transformator nieco nam sygnał zniekształca. Widzimy po tych częściach tutaj, że te części są nieco nachylone w stosunku do oryginalnego. Już pomijając poziom, to te części obcięte są nieco nachylone, a więc transformator lekko jednak nam tutaj sygnał zniekształca. My w tej chwili doprowadzamy sygnał o częstotliwości 50 Hz. Spróbujmy zmienić na 1 kHz. Mamy tutaj sygnał teraz o wartości 1 kHz około i widzimy, że również mamy obcięte górne części sygnału trójkątnego. To jest przebieg na uzwojeniu pierwotnym. Przepinamy na uzwojenie wtórne. No i widać, że również częstotliwość 1 kHz nie jest prawie w ogóle zniekształcana przez transformator, ten tutaj nasz mały, ale nadal widzimy lekkie tutaj nachylenie tego sygnału, tego płaskiego odcinka obciętego przez diodę, ale nie jest ono już tak widoczne jak na sygnale 50 Hz. Ogniwa i baterie, o których dzisiaj będziemy opowiadać, są elektrochemicznymi źródłami prądu elektrycznego. Od razu tłumaczę, że w tym odcinku będziemy zajmować się tylko ogniwami typu jednorazowego, czyli takimi bez możliwości ponownego ładowania po wyczerpaniu, ponieważ dzisiaj bateriami nazywa się także akumulatory do telefonów, laptopów i tym podobnych. Wyjaśnijmy też od razu, czym różni się ogniwo od baterii. Ogniwo to pojedynczy element źródła elektrochemicznego określonego typu, natomiast bateria jest zestawem takich ogniw, połączonych zazwyczaj szeregowo, w celu uzyskania wyższego napięcia baterii. Oczywiście takie ogniwo jak to również nazywa się czasem baterią, ponieważ jest to takie określenie, które się przyjęło. Po wyjaśnieniu sobie terminologii zajmijmy się rodzajami ogniw i baterii. Tak jak wspomniałem już przedtem, zajmiemy się ogniwami nieładowalnymi, zwanymi też pierwotnymi. Takie ogniwa czy też baterie są jednorazowe, nie nadają się do ponownego ładowania. Nie będziemy zajmować się budową wewnętrzną poszczególnych typów baterii,
ani ich historią, bo zajęłoby nam to mnóstwo czasu i bardzo byśmy się nudzili. Zajmiemy się bardziej praktycznymi aspektami użytkowania takich źródeł zasilania. Ogniwa i baterie są zawsze źródłem prądu elektrycznego stałego. Zatem jedną z ich właściwości jest biegunowość. Każde ogniwo czy bateria ma wyraźne oznaczenie, gdzie jest plus, a gdzie minus. Mamy kilka rodzajów baterii. Są to baterie alkaliczne, cynkowo-węglowe, litowe, srebrowe oraz cynkowo-powietrzne. To tylko niektóre rodzaje ogniw, istnieją też inne, ale przedstawię Wam tylko te najbardziej popularne. Bateria alkaliczna, czyli ogniwo manganowo-cynkowe z elektrolitem alkalicznym, jest chyba dzisiaj jednym z najpopularniejszych rodzajów baterii. Napięcie pojedynczego ogniwa wynosi 1,5 V. Najbardziej popularne baterie tego typu to tak zwane paluszki, czyli baterie typu AA, nazywane też AA, u nas czasem nazywane również R6 i nieco mniejsze wymiarowo paluszki AAA, nazywane też z angielska AAA. Są też nieco większe baterie typu C, czyli C, u nas bardziej znane jako R14 lub LR14 i typu D, jeszcze większe, znane jako R20 lub LR20. Jest też znana bateria o napięciu 9 V w charakterystycznej prostopadłościennej obudowie, nazywanej 6F22 lub po prostu 9 V. I ona już w pełni zasługuje na swoją nazwę, bo składa się z 6 ogniw o napięciu 1,5 V każde. Popularną kiedyś baterią była tak zwana bateria płaska, składająca się z 3 ogniw R12 i nazywała się 3R12 lub po prostu 4,5 V. Bywają też baterie takie jak te, które mają napięcie z 12 V. Takie baterie są stosowane do, na przykład do pilotów zdalnego sterowania. Ogniwa alkaliczne doskonale nadają się do urządzeń o średnim poborze prądu, są odporne na zmiany temperatury oraz posiadają czas przechowywania nawet do 7 lat. Baterie litowe, a właściwie litowo-manganowe, mają napięcie pojedynczego ogniwa wynoszące 3 V. Produkuje się je zazwyczaj w postaci charakterystycznych metalowych pastylek, takich jak ta, ale również czasem spotyka się je w takich obudowach jak baterie alkaliczne, czyli na przykład w postaci paluszków typu AA. Ogniwa takie mają bardzo długi czas przechowywania, 10 lat, a nawet dłużej. Dzięki niskiemu samorozładowaniu mają również szeroki zakres temperatur pracy, a także dużą pojemność. Baterie litowe są często stosowane do podtrzymywania pamięci w zegarach, aparatach fotograficznych, kalkulatorach, rozrusznikach serca, płytach głównych komputerów i w wielu innych urządzeniach wymagających niezawodności. Ogniwa cynkowo-węglowe są chyba pierwszymi ogniwami, które znalazły się w powszechnej sprzedaży. Nie mam tu takich ogniw, żeby Wam pokazać. Produkowane one były i nadal są, ale już dużo rzadziej, w takich samych wymiarach jak ogniwa i baterie alkaliczne, a zwłaszcza jako baterie tego typu lub paluszki lub te mniejsze AAA. Popularne kiedyś były baterie płaskie, o których wspominałem, i one zazwyczaj były u nas produkowane jako cynkowo-węglowe. Zaletą ogniw cynkowo-węglowych jest niska cena, a wadą mniejsza pojemność, niższa trwałość oraz częste wylewanie się elektrolitu z takich baterii, co powodowało przykre uszkodzenia urządzeń, które były przez nie zasilane. Baterie srebrowe często można spotkać w postaci miniaturowych pastylek o napięciu 1,55 V. Charakterystyczną cechą ogniw srebrowych jest duża stałość napięcia w czasie pracy, dlatego baterie srebrowe często spotykamy na przykład w zegarkach. Wadą takich ogniw jest niska trwałość ze względu na korozję. Znamionowe napięcie ogniwa cynkowo-powietrznego wynosi 1,4 V. Baterie te mają dużą pojemność i stosuje się na przykład je w aparatach słuchowych. Charakterystyczną cechą jest konieczność zerwania specjalnej naklejki z baterii. Tutaj widzimy, taka jest specjalna naklejka na baterii, którą przed użyciem należy zerwać, ponieważ musi się do niej dostać powietrze, właściwie tlen, aby ona mogła zacząć działać. Trwałość ogniwa cynkowo-powietrznego wynosi około 4 lat w opakowaniu fabrycznym, czyli kiedy nie zerwiemy jeszcze tej naklejki. Mamy oczywiście jeszcze kilka rodzajów ogniw pierwotnych, takich jak na przykład ogniwa rtęciowe, dzisiaj już niestosowane.
ogniwa litowo-chlorkowo-tionylowe, które znajdują zastosowanie głównie w przemyśle, czy ogniwa aktywowane wodą morską, które stosuje się w ratownictwie. Istnieje również wiele innych nietypowych wielkości baterii i ogniw, na przykład połowa wielkości paluszka AA lub mniejszy paluszek jeszcze niż tutaj ten paluszek AAA. Każda bateria ma swoje podstawowe parametry elektryczne. O napięciu znamionowym już wspominałem. Ważną cechą każdej baterii jest tak zwana gęstość energii, którą może gromadzić określony rodzaj ogniwa. Podajemy ją w watogodzinach na kilogram masy ogniwa, czasem podaje się ten parametr w megajoulach na kilogram masy. Na przykład ogniwo cynkowo-węglowe ma tę wartość na poziomie około 55 watogodzin na kilogram masy. Można powiedzieć, że im wyższy jest ten parametr, tym lepiej, bo ogniwo może mieć większą pojemność, może gromadzić więcej energii elektrycznej. Czasem podaje się również parametr określający wprost wartość pojemności danego typu baterii. Na przykład dla baterii alkalicznej typu AA może to być na przykład 1800 mAh. Ta liczba mówi nam, że taka bateria mogłaby dostarczyć nam prądu o wartości 1,8 A przez 1 godzinę, lub 180 mA przez 10 godzin. Oczywiście w rzeczywistości jest nieco inaczej, bo kiedy czerpiemy duży prąd z baterii, to ma ona wtedy nieco mniejszą pojemność niż gdy pobieramy go dłużej, ale z mniejszym natężeniem. Takie to skomplikowane właściwości mają ogniwa i baterie elektrochemiczne. To samo zresztą dotyczy akumulatorów. Największa gęstość gromadzonej energii mają ogniwa litowe, nawet do 270 Wh na kilogram masy. Niezłe są również ogniwa cynkowo-powietrzne do 250 watogodzin, cynkowe 70, a srebrowe 150. Oczywiście każda bateria o określonej pojemności ma również maksymalny prąd, który możemy z niej czerpać w bezpieczny sposób. Chodzi o to, że kiedy czerpiemy duży prąd z baterii, to rozgrzewa się ona i może ulec uszkodzeniu. Maksymalny prąd czerpany z baterii jest związany z jej pojemnością. Im jest ona wyższa, tym większy zwykle prąd możemy z baterii pobierać. Kiedy potrzebujemy wyższego napięcia baterii, możemy łączyć je szeregowo w tym celu. Trzeba tylko pamiętać, aby zachować prawidłową biegunowość ogniw oraz aby były one jednakowe, by w ten sposób nie ograniczyć sobie prądu przez zastosowanie ogniwa o mniejszej wydajności prądowej. W tym przypadku obowiązuje zasada najsłabszego ogniwa, tak jak w zwykłym łańcuchu. Kiedy natomiast potrzebujemy większego prądu przy tym samym napięciu, możemy łączyć ogniwa równolegle, również pamiętając o prawidłowej biegunowości oraz żeby ogniwa były w miarę jednakowe oraz o równej pojemności. Ważną cechą baterii i ogniw jest ich charakterystyka rozładowania. Chodzi o to, żeby wiedzieć, jak zachowuje się napięcie baterii w czasie rozładowania i w ogóle w czasie całego życia danej baterii lub ogniwa. Niektóre ogniwa bardziej nadają się do zasilania urządzeń małym prądem, ale długo. Inne zachowują się poprawnie, kiedy czerpiemy z nich większy prąd w krótszym czasie. Pozwala to na dobranie odpowiedniego typu baterii do określonych zastosowań. Na przykład, kiedy priorytetem dla nas jest długi czas działania i niezawodność, wybierzemy ogniwo litowe. Kiedy potrzebujemy używać baterii w aparacie fotograficznym lub w mocnej latarce, użyjemy baterii alkalicznej o dużej pojemności. Czasem najważniejsza jest stałość napięcia podczas całego czasu życia baterii, np. w zegarku. Wtedy wybierzemy baterię srebrową. Norma IEC podaje nam oznaczenia literowe poszczególnych typów baterii i akumulatorów. Podaje całą tabelę, przy okazji można się zorientować, ile jest ich rodzajów. Trudno byłoby sobie wyobrazić dzisiejszy świat elektroniki bez baterii i akumulatorów. Pilot do telewizora na kablu, jak działałby nasz smartfon? Baterie to bardzo wygodne, przenośne źródła prądu elektrycznego. Mają one dzisiaj zupełnie przyzwoite parametry i dużą pojemność. Niestety z bateriami, zwłaszcza tymi jednorazowymi, wiąże się pewien kłopot. Po zużyciu takie baterie wyrzuca się. Wyrzuca się razem z nimi niestety także wiele szkodliwych substancji, takich jak kadm, rtęć czy nikiel. Metale te przenikają do gleby i ją zanieczyszczają. Kiedyś w naszym kraju nie istniały żadne przepisy na temat utylizacji baterii, ale od roku 2001 przepisy traktują wszystkie baterie i akumulatory jako odpady niebezpieczne. Kiedy więc wyrzucacie zużyte baterie, nie wyrzucajcie ich do śmietnika razem ze wszystkimi innymi śmieciami. Znajdźcie jakieś plastikowe, szczelne pudełko i tam wyrzucajcie zużyte baterie. A co jeśli pudełko już się zapełni?
W dużych miastach w okolicach zwykłych śmietników czasem wystawia się specjalnie oznaczone pojemniki, gdzie można baterie wyrzucać. Czasem takie pojemniki można znaleźć w firmach fotograficznych, sklepach RTV. Generalnie tam, gdzie baterie są sprzedawane, powinny być pojemniki na baterie zużyte. Przynajmniej my, elektronicy, jako świadomi użytkownicy baterii i akumulatorów, nie zaśmiecajmy nimi środowiska. Tyle o ekologii. A teraz zagadka. Zagadka oczywiście dotyczy baterii. Mamy tutaj dwie baterie takie same, o rozmiarze AAA. Jedna z nich jest wyczerpana, a druga jest jeszcze w dobrym stanie. Jak sprawdzić, która z nich jest wyczerpana? Oczywiście można to zrobić za pomocą miernika, co właśnie uczynię. Widać, że jedna z baterii ma napięcie 1,35 V, natomiast druga ma napięcie ponad 1,5 V, troszkę ponad 1,5 V. A więc jedna z tych baterii jest wyczerpana, oznaczyłem ją tutaj krzyżykiem. No dobrze, a co, kiedy nie mamy pod ręką miernika, ani żadnego innego urządzenia, którym moglibyśmy sprawdzić, czy bateria jest wyczerpana, czy nie? Weźmy sobie jakąś równą powierzchnię, ona nie może być sprężysta, tutaj w tym przypadku to jest lity metal, może to być jakiś gruby kawałek drewna, coś co nie sprężynuje. I teraz spuśćmy sobie baterię z odległości jakichś kilku centymetrów na tą powierzchnię płaską. Widzimy, że jedna z baterii w ogóle się nie odbija, tylko jakby klei się do podłoża, kiedy ją upuszczamy. Natomiast druga bateria wyraźnie nam podskakuje. Kiedy ją upuszczamy. Jeszcze raz, jedna z baterii klei się. A druga podskakuje. Ta podskakująca jest to ta z krzyżykiem, czyli wyczerpana, a ta, która nam się kleiła, to jest bez krzyżyka, czyli ta, która jeszcze jest sprawna, dobra, niewyczerpana. No i dzisiejsza zagadka polega na tym, żeby wyjaśnić to zjawisko. Jeśli odcinek się podobał, kliknijcie kciuk w górę pod filmem. Zapraszamy Was do oglądania kolejnych odcinków na naszym kanale, no i subskrybowania go. Na Kapsel można zamawiać koszulki i gadżety z logiem Reduktor Szumu. Wpadnijcie na nasz profil RS Elektronika na Facebooku. Piszcie do nas na adres reduktorszumu@gmail.com, jeśli macie pytania. No i zapraszamy na kolejne odcinki.